Dzieło Charlesa Taylora, Źródła podmiotowości, jest uważane za jedno z najwybitniejszych dzieł filozoficznych, socjologicznych ostatnich kilku dekad XX wieku. Autor, wybitny kanadyjski filozof, także twórca komunitaryzmu, jednego z bardziej nośnych i znaczących nurtów filozofii politycznej XX wieku, napisał bardzo odważne dzieło, w którym na podobieństwo Hegla, piszącego fenomenologię ducha, usiłuje opisać źródła naszej nowoczesnej tożsamości. Ma nadzieję, wnikając w korzenie historii powstawania kultury ludzkiej i idei człowieka, odnaleźć coś, co pomoże nam rozwikłać skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazł się człowiek we współczesnej kulturze. Już na samym początku w tytule dzieła natrafiamy na dość znaczący problem. Tytuł angielski The Sources of the Self wskazuje, że chodzi o poszukiwanie czegoś, co odnajdujemy w sobie samych. Niestety angielski termin self nie posiada w języku polskim odpowiednika. W innych językach jest łatwiej, bo we francuskim odpowiednikiem self jest soi, w niemieckim selbst jako rzeczownik. Natomiast w języku polskim nie ma rzeczownika od siebie. Stąd przetłumaczyliśmy ten tytuł jako źródła podmiotowości. Niestety słowo podmiot w języku polskim wskazuje na terminologię kartezjańską, a zatem na myślenie, na refleksję, podczas gdy Taylorowi chodzi bardziej o pojęcie osoby, o odzyskanie czegoś, co w nas samych jest niezbywalne, co kształtuje nas i stanowi o nas jako właśnie o ludzkich osobach. Badając tę tradycję historyczną, wskazuje na trzy fundamentalne tradycje, które w jego mniemaniu kształtowały współczesne pojęcie ludzkiej tożsamości. Jedna z nich to tradycja teistyczna, druga tradycja naturalistyczna, trzecia ekspresywistyczna. Tradycja teistyczna odwołuje nas do źródeł żydowsko-chrześcijańskich, a zatem do fundamentalnych zasad dobra i moralności, które kształtowały ludzkość i kulturę ludzką poprzez wieki, szczególnie w czasach ojców Kościoła, średniowiecza, a także jeszcze nowożytnych. Tradycja naturalistyczna, która odwołuje nas do doświadczeń życia codziennego, do utylitaryzmu, scjentyzmu, rozwoju nauk. I wreszcie tradycja ekspresywistyczna, romantyczna, w której ludzkość, utraciwszy jedność z naturą, z przyrodą, usiłuje na nowo ją odzyskać, ale już ze wskazaniem na wolność i autentyczność ludzkiego doświadczenia. Taylor próbuje te tradycje łączyć i jednocześnie odzyskać coś, co stanowi o człowieku w sensie substancjalnym. Otóż tym, co w jego mniemaniu stanowi o substancji człowieczeństwa, jest pojęcie dobra. Nie chodzi tu oczywiście o dobra życiowe, ale o dobro konstytutywne, głównie o dobro moralne. Drugim pojęciem, które kształtuje w jego mniemaniu naszą nowoczesną tożsamość, to pojęcie wolności. Nie możemy już zrezygnować z tego pojęcia, które zostało przez ludzkość odzyskane. A zatem musimy je w jakiś sposób połączyć z sobą. Jak zatem wygląda w skrócie historia, którą Taylor opisuje? Na początku, powiada, ludzką tożsamość kształtowała pewien ład. Człowiek był wpisany w pewien kosmos, porządek, w którym odkrywał pewne zasady, także zasady moralne i musiał ich przestrzegać. Tożsamość nowoczesna, odkrywając wolność, próbuje zerwać z tym porządkiem. Społeczeństwo tworzy się na zasadzie komunikacji. Powstaje etyka komunikatywna, jak powiada Habermas, czy powstaje etyka porozumienia międzyludzkiego. Ale mówi Taylor, czy wskutek porozumienia możemy odzyskać społeczny ład? Wyraża tu fundamentalną wątpliwość. Nie możemy zrezygnować z wolności. Cóż zatem możemy zrobić? Możemy na powrót włączyć wolność w te tradycyjne źródła, od których kultura i ludzkość odeszła, źródła dobra. Tak wygląda mniej więcej historia, którą Taylor próbuje w swym dziele opisać. Przypomina właściwie starożytnego filozofa, który biegając w południe ze świecą lub latarnią, jak mówi inna tradycja, po Atenach szukał człowieka. Taylor w historii kultury poszukuje prawdziwej idei człowieczeństwa. Książka ta, przez to, że pokazuje poszczególne etapy historii rozwoju kultury i filozofii, jednocześnie jest znakomitym podręcznikiem, pokazującym, jak rozwijała się nie tylko idea człowieczeństwa, ale fundamentalne zasady kształtujące ludzką kulturę i myślenie na przestrzeni dziejów z perspektywy tych dwóch fundamentalnych dla człowieka pojęć – dobra i wolności. Tytuł moich trzech książek, ogólny tytuł, Rozmowy o Biblii, wywołuje nieraz pytanie, przynajmniej słyszałam takie pytania, dlaczego rozmowy? Otóż chodziło mi o to, że to nie jest podręcznik, ani żadne naukowe wprowadzenie, tylko że po prostu zapraszam moich czytelników do takiej przechadzki po różnych wiekach i różnych księgach biblijnych. Nie chciałabym ich w żaden sposób obciążać. To nie jest podręcznik i to właśnie stwarza pewnego rodzaju taką, mam nadzieję, stwarza łatwość kontaktu między w tym wypadku autorką a czytelnikiem. Na obecne wydanie składają się trzy części. Rozmowy o Biblii, Rozmów o Biblii ciąg dalszy i Rozmowy o Biblii Nowy Testament. Być może, że już nie tak bardzo niedługo ukaże się czwarta część jeszcze, która będzie się nazywała Rozmowy o Biblii, opowieści i przypowieści i która w pewnym sensie ma za zadanie uzupełnić troszkę tamte. Rzecz polega na tym, że my mamy taką tendencję uważania, że najlepsze i najważniejsze to jest to, co było pierwsze, co było najwcześniejsze, a to wcale tak nie jest. I mam nadzieję, że właśnie udaje mi się już czytelnika o tym przekonać, bo właśnie w tym późniejszym okresie przybierały formy ostateczne, a także powstawały różne pisma, które wywarły potem ogromny wpływ na Nowy Testament. I jeżeli, a my na wszyscy, nawet ci z nas, którzy czytują Biblię, na ogół najmniej znają właśnie te pisma późniejsze, najmniej się nimi interesują, jak gdyby. No, bez ich poznania nie możemy zrozumieć także i Nowego Testamentu. Ja bym chciała, żeby czytelnik mój nie był tylko biernym czytelnikiem, który otrzymuje jakąś porcję wiadomości, znajduje jakąś porcję wiadomości. Ale chciałabym, żeby to była rozmowa, to znaczy w jakim sensie rozmowa, bo pytają mnie ludzie, w jakim sensie rozmowa. No, czytelnik powinien nie tylko czytać moją książkę, ale jednocześnie mieć w drugiej ręce niejako samą Biblię. I ja cytuję dosyć dużo tekstów biblijnych w moich książkach, po prostu dlatego, żeby ułatwić lekturę czytelnikowi. Biblia jest objaśniana najlepiej przez samą Biblię. Jednym słowem, dopiero wtedy, kiedy poznajemy naprawdę Biblię, tekst biblijny, to wtedy pewne rzeczy lepiej rozumiemy. Dla mnie zupełnie osobiście, ja to przeżyłam głównie wobec Apokalipsy św. Jana, która stała się dla mnie znacznie bardziej zrozumiała, ja nie powiem, że całkiem do końca, prawda, ale znacznie bardziej zrozumiała od czasu, kiedy ja lepiej poznałam Stary Testament. Co to właściwie jest Biblia? Jeżeli spotkamy na ulicy kogoś i zadamy mu to pytanie, takiego przechodnia przypadkowego, to jeżeli w ogóle odpowie, bo może czasem nie umieć odpowiedzieć, to powie, że to jest święta księga, że to jest święta księga chrześcijan i Żydów, to już będzie dosyć dokładne na odpowiedź, z tą zasadniczą różnicą, że to nie jest jedna księga, naprawdę. To jest cały ogromny księgozbiór. Księgozbiór, na który składają się wiele pism mniejszych i większych, pism należących do najróżniejszych gatunków literackich, a co więcej, pism, które powstawały poczynając może nawet od końca X wieku przed Chrystusem, a jeżeli nie X, to w każdym razie opierały się na tradycjach ustnych, jeszcze starszych od tego X wieku. To są najstarsze teksty, a najpóźniejsze teksty to jest już koniec I wieku po Chrystusie, albo nawet pierwsze lata II wieku. Biblia jest tekstem, właściwie jest zbiorem tekstów zupełnie wyjątkowych, ponieważ nic chyba innego nie wywarło tak ogromnego wpływu na naszą kulturę, na naszą sztukę, literaturę. Nic nie było w tak wielkim stopniu kulturotwórcze, jeżeli weźmiemy oczywiście te 2000 lat, bo tak długo, póki nie powstał Nowy Testament, póki nie pojawiło się chrześcijaństwo, to Biblia nie była na tyle dostępna, ale może nawet po prostu nie interesowała tak bardzo świat pogański. Otóż tutaj może warto uświadomić sobie, że często ludzie, no nawet nie mający nic wspólnego z jakąkolwiek religią, posługują się pewnymi powiedzeniami, tak jak na przykład egipskie ciemności albo faryzejska obłuda, nie wiedząc zupełnie, skąd to się wzięło. A ja sama słyszałam kiedyś w jednym z późnych przemówień Władysława Gomułki jego takie słowa, że jak mówi przysłowie, tylko nie pamiętam, czy to było jak mówi przysłowie, czy jak mówi polskie przysłowie, tego nie pamiętam, nie samym chlebem człowiek żyje. Przypuszczam, żeby się bardzo przeraził, gdyby mu ktoś powiedział, że cytuje Biblię, a nie tylko Biblię, ale aż 3 księgi naraz, bo to jest Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Łukasza i jednocześnie w tych miejscach Jezus cytuje Księgę Powtórzonego Prawa. Nie było przez te 20 wieków, które nas dzielą od powstania Nowego Testamentu, troszkę mniej niż 20 wieków, ale blisko 20 wieków, nie było dotąd żadnego dzieła literackiego, które by miało tak licznych czytelników. Żadnego nie przepisywano, a potem nie wydawano drukiem tyle razy. Żadnego nie tłumaczono na tyle języków. A jednocześnie trzeba sobie jasno powiedzieć, że w naszych czasach Biblia bywała często księgą zakazaną. I to jest może coś szczególnego, że zakazano często z powodów zupełnie przeciwnych. Z jednej strony to był ateizm, i to nie tylko ateizm marksistowski, który uważał, że to lepiej tego nie ruszać, bo to przecież to głupstwa, to nie ma co czytać, nie ma się czym zajmować. Ale z drugiej strony ludzie wierzący, chrześcijanie, zwłaszcza polscy katolicy, których Kościół w tej chwili zachęca bardzo, bardzo żywo do czytania Pisma Świętego, no czasem się boją tego Pisma, zwłaszcza Starego Testamentu. Jeżeli już chodzi właśnie o katolików, polskich zwłaszcza katolików, bo może to troszeczkę inaczej wygląda gdzie indziej, no to jest, oni się rozbijają o trudności, jak się zabierają do czytania Starego Testamentu zwłaszcza, to napotykają trudności ogromne. I trzeba sobie powiedzieć jedno, że dawniej to przynajmniej ludzie, którzy czytali, którzy w ogóle umieli czytać, bo nie było ich tak dużo, to mieli jakieś pojęcie o historii starożytnej przynajmniej. I to już jest pewne wprowadzenie w świat biblijny, no bo Biblia narodziła się w świecie starożytnym, prawda? Ja nie darmo jestem starożytnikiem i byłam tym starożytnikiem, zanim się zajęłam Biblią. I wreszcie na koniec chciałam jeszcze powiedzieć dosłownie parę słów tylko pod adresem tych ludzi, którzy mogą powiedzieć sobie, nie będę tego czytał, bo ja nie wierzę w Boga, albo ja nie jestem katolik, nie jestem chrześcijaninem, w ogóle tylko na przykład jakimś mahometaninem czy kimś innym, buddystą, a to po co mi to? Otóż wszystkim naszym braciom, niechrześcijanom, albo nawet tym, którzy uważają się za niewierzących, chciałabym powiedzieć, że moje rozmowy o Biblii pisane są przede wszystkim po to, że dla nich, pisane są także dla nich. I pisane są po to, żeby poznali, żeby się dowiedzieli trochę lepiej, w co wierzą ci, którzy wierzą i żebyśmy się mogli w ten sposób lepiej